A teraz kilka refleksji wielkopostnych autorstwa Bruno Ferrery. Tajemnica pasterza. Pewien człowiek miał zawsze niebo swej duszy pokryte czarnymi chmurami. Nie umiał uwierzyć w dobroć. Przede wszystkim nie wierzył w dobroć Boga. Pewnego dnia, gdy błąkał się po pagórkach, które okalały jego wieś, ciągle pogrążony w ciemnych wątpliwościach, spotkał pewnego pasterza. Pasterz był uczciwym człowiekiem o czystych oczach. Zauważył, że nieznajomy miał rozpacz wyrytą na twarzy i spytał go: co cię tak martwi, przyjacielu? Czuję się niesamowicie samotny. Ja również jestem sam, ale nie jestem smutny. Może Bóg dotrzymuje ci towarzystwa? Zgadłeś. Ja tymczasem pozbawiony jestem towarzystwa Boga. Nie potrafię uwierzyć w Jego miłość. Jak to możliwe, by kochał każdego człowieka? Widzisz tam w dole naszą wioskę? Spytał pasterz. Widzisz każdy jej dom? Widzisz okna każdego domu? Widzę to wszystko. A więc nie wolno ci rozpaczać. Słońce jest jedno, ale codziennie całuje każde okno miasta, nawet najmniejsze i najbardziej ukryte. Może ty dlatego rozpaczasz, bo twoje okno jest zamknięte? Co oznacza zdanie: może ty dlatego rozpaczasz, bo twoje okno jest zamknięte? Jak otwiera się okno dla Boga? Twoje okno? Ręce Jezusa. Maj 1945 rok. Druga wojna światowa. Zakończyła się. Pokonane Niemcy zostały zajęte przez wojska amerykańskie, angielskie i sowieckie. W małym miasteczku niemieckim kompania żołnierzy amerykańskich postanowiła odbudować kościół zupełnie zniszczony przez bomby. Podczas wywożenia gruzu jeden z żołnierzy znalazł głowę Jezusa ukrzyżowanego. Była z pewnością bardzo stara. Uderzyło go piękno tego oblicza. Pokazał je kolegom. Poszukajmy dalszych kawałków i zrekonstruujemy krucyfiks, zaproponował jeden z żołnierzy. Wszyscy zaczęli bardzo cierpliwie przeszukiwać gruzy. Szukając tu i tam, przede wszystkim w pobliżu ołtarza, odnaleźli wiele fragmentów krzyża. Dwaj żołnierze cierpliwie zaczęli składać połamany krzyż, ale nikt nie znalazł rąk Jezusa. Gdy kościół odbudowano, również krucyfiks wrócił na swoje miejsce na ołtarzu. Brakowało jedynie rąk, ale żołnierz umieścił u stóp krucyfiksu kartkę z napisem: Ich habe keine anderen Hände als deine, co znaczy: teraz mam jedynie twoje ręce. Jak możemy użyczyć naszych rąk Jezusowi? Czy znacie osoby, które to czynią? Przedział. Jedynie my dwaj znajdowaliśmy się w przedziale pociągu. Dzień był zimny, deszczowy. Przez okna widać było przesuwający się szary krajobraz, a na stacjach nielicznych pasażerów zakutanych w płaszcze i szale. Ale przedział był dobrze ogrzany, a rytmiczny stukot pociągu wywoływał miłe uczucie komfortu. Pasażer, który dzielił ze mną przedział, był tymczasem dziwnie niespokojny. Na każdym postoju wstawał, biegł do okna i odczytywał głośno nazwę stacji. Potem zagłębiał się w fotel, wzdychając głęboko. Po 7 czy 8 stacji zaniepokojony zapytałem go: czy coś jest nie w porządku? Czy pan nie czuje się dobrze? Z głębokim westchnieniem odpowiedział: nie, ale jadę w niewłaściwym kierunku. Powinienem już dawno przesiąść się do innego pociągu, ale tu jest tak miło, ciepło.
wam przypomina pasażer, który zmylił kierunek, ale zbyt mu było wygodnie, aby się przesiąść? Czy czasami zdarza się wam rozumieć, że zbłądziliście, a jednocześnie nie mieć chęci, by zawrócić ze złej drogi? Co oznacza nawrócić się? Na sądzie ostatecznym. Po śmierci pewien człowiek stanął przed Panem, dumnie pokazując mu swe dłonie. Spójrz, Panie, jakie czyste są moje ręce. Pan uśmiechnął się do niego z pewnym smutkiem i rzekł: to prawda, ale są również puste. Czy można mieć ręce czyste i równocześnie wypełnione? Czym musimy wypełniać nasze ręce? Co pragnie w nich znaleźć Jezus? Kto puka do drzwi? Lotnisko pewnego miasta na Dalekim Wschodzie nawiedziła pewnego dnia ogromna burza. Pasażerowie biegiem dotarli do samolotu CD-3 gotowego do lotu krajowego. Misjonarz, zmoczony zupełnie, znalazł wygodne miejsce przy okienku. Elegancka stewardesa pomogła ulakować się innym pasażerom. Odlot miał nastąpić za chwilę i ktoś z załogi zamknął już ciężkie drzwi samolotu. Misjonarz patrzył przez okno. Deszcz nadal padał na pas startowy. Nagle zauważył mężczyznę, który biegł w kierunku samolotu, ochraniając się płaszczem nieprzemakalnym. Spóźniony energicznie dawał znaki, że chce wejść. Stewardesa wytłumaczyła mu na migi, że jest już za późno. Człowiek ponownie nalegał. Dziewczyna starała się przekonać go. Nie można, jest za późno, musimy lecieć. Starała się go przekonać. Na próżno. Mężczyzna był uparty. Hostesa w końcu otworzyła drzwi. Wyciągnęła ręce i pozwoliła spóźnionemu pasażerowi wejść do wnętrza. I zdumiała się. To był pilot samolotu. Czy możliwe jest wybranie Jezusa na pilota naszego życia? I co się z tym wiąże? Najlepszy portret króla. Pewnego dnia wielki król Persów ogłosił konkurs wśród wszystkich artystów swego ogromnego imperium. Imponująca suma miała być nagrodą dla tego, kto wykona najwierniejszy portret króla. Jako pierwszy zgłosił się Mandaj Hindus ze wspaniałymi farbami, których tajemnicę znał tylko on sam. Potem Aznavour z Armenii, niosąc specjalną glinkę. Potem Wokiti, Egipcjanin z niezliczonymi dłutami i rylcami i pięknymi blokami marmuru. Na końcu zjawił się Stratotos, Grek, zaopatrzony jedynie w woreczek proszku. Dygnitarze dworu byli urażeni nędzą materialną przyniesioną przez Stratosa Greka. Inni artyści uśmiechali się szyderczo. Cóż może zrobić Grek przy pomocy tego nędznego woreczka proszku? Wszyscy uczestnicy konkursu zostali zamknięci na wiele tygodni w salach Pałacu Królewskiego. Dla każdego artysty przeznaczono jedną salę. W określonym dniu król zaczął przeglądać dzieła artystów. Podziwiał wspaniałe malowidła Hindusa, modele z kolorowej glinki Armeńczyka i posągi Egipcjanina. Potem wszedł do sali zarezerwowanej dla Greka Stratosa. Wydawało się, że nie zrobił on nic. Ograniczył się do wypolerowania swym drobniutkim proszkiem marmurowej ściany sali. Gdy król wszedł, mógł podziwiać swą postać doskonale odbitą na ścianie. Naturalnie Stratos został zwycięzcą konkursu.
jedynie lustro mogło w pełni zadowolić króla. Czy potrzebny jest proszek ścierny, by Bóg mógł zobaczyć się w nas? By w nas zobaczył swoje odbicie? Według Was, co powinni wypolerować ludzie współcześni w naszych czasach? Wielka przepaść. Pewien człowiek zawsze niezadowolony z siebie i z innych szemrał, mówiąc do Boga. Któż to powiedział, że każdy musi nieść swój krzyż? Czy nie można tego uniknąć? Jestem zmęczony i znudzony tymi ciągłymi ciężarami. Dobry Bóg odpowiedział mu za pomocą snu. Człowiek ten zobaczył, że życie ludzi na ziemi jest bezkresną procesją. Każdy idzie niosąc swój krzyż na ramionach, powoli, nieuchronnie, krok za krokiem. Również i on znajdował się w tym niekończącym się pochodzie i posuwał się naprzód z trudem, niosąc swój osobisty krzyż. Po pewnym czasie zauważył, że jego krzyż był zbyt długi, dlatego pewnie ciężko mu było iść. Wystarczyło skrócić go trochę i nie ciążyłby mi tak bardzo, pomyślał. Usiadł na skraju drogi i zdecydowanym ruchem skrócił swój krzyż o dobry kawał. Gdy wyruszył ponownie, zauważył, że teraz mógł poruszać się szybciej i było mu lżej. Bez trudu dotarł do miejsca, które wydawało się być celem ludzkiej procesji. Była to przepaść, szeroki uskok w terenie, poza którym dopiero zaczynała się ziemia wiecznego szczęścia. To, co widziało się po drugiej stronie przepaści, było zachwycające. Ale nie było ani mostów, ani kładek. A jednak ludzie przechodzili z łatwością. Każdy zdejmował krzyż ze swych ramion, opierał go o brzeg przepaści i potem po nim przechodził. Krzyże wydawały się zrobione na miarę. Łączyły dokładnie dwa brzegi przepaści. Przechodzili wszyscy, a on nie mógł. Skrócił swój krzyż i teraz był zbyt krótki i nie dosięgał drugiej strony przepaści. Zaczął płakać, rozpaczać. Och, gdyby wiedział. Ale już był za późno i lamenty na nic się nie zdały. Co oznacza stwierdzenie, że krzyż jest kładką do ziemi szczęścia, do nieba? Jakie są nasze codzienne krzyże?